Siema, tu 13 z Łodzi. Zapraszamy Was do obejrzenia recenzji Smart Gazu. Smart Gaz jest dostępny w trzech wariantach. Pierwszy wariant jest to butelka 100 ml. Jest to butelka bardzo kompaktowa i butelka bardzo mobilna, dzięki czemu możemy ją przenosić praktycznie zawsze przy sobie, czy to w kieszeni spodni, czy w najzwyklejszej ładownicy pistoletowej, czyli na magazynek do pistoletu, czy też w kieszeni cargo. Drugim wariantem jest butla 400 ml. Jest to butla oczywiście większa. Stanowi ona kompromis pomiędzy butlą litrową, czyli taką typową, jak zawsze były sprzedawane gazy, a butlą 100 ml, o której mówiłem przed chwilą. Butla 400 ml ma tą zaletę, że mieści się w ładownicy na dwa magazynki do karabinku M4 czy M16. W związku z tym podobnie, możemy ją przenosić na kamizelce, na pasie czy na plecaku i mieć ją zawsze przy sobie. Smart Gaz możemy również nabyć w wersji litrowej. Niestety te butle mają to do siebie, że są dość nieporęczne. Możemy ją schować co najwyżej do plecaka, a wiadomo, że nie zawsze mamy ochotę po prostu taki plecak zakładać. Jest to butla, którą możemy sobie wykorzystywać w domu, czy kiedy nabijamy magazynki przy samochodzie. Naturalnie lepiej jest wybrać taką butlę, jeżeli potrzebujemy gaz, który ma być cały czas przy nas, niż butle litrowe. Każda butla Smart Gazu posiada plastikową dyszę. W przeciwieństwie do dyszy metalowych, nie zamarza ona tak szybko, a także nie rwie uszczelek magazynka. Teraz opowiem krótko o właściwościach gazu. Smart Gaz posiada zwiększoną ilość olejku silikonowego, co pozytywnie wpływa na żywotność uszczelek i o-ringów w naszych pistoletach. Należy jednak pamiętać, że pomimo tego musimy nadal dbać o nasze repliki gazowe i regularnie je konserwować. Testu gazu dokonamy na następujących replikach. Beretta Tokio Marui, Colt 1911 Army, Glock 17 Stark Arms, Glock 19 KO2. Po wystrzeleniu kilkuset kulek przez cztery osoby, które prowadziły test smart gazu, możemy podzielić się z Wami naszymi spostrzeżeniami. Mamy dzisiaj stosunkowo niską temperaturę, ponieważ jest około niewiele ponad 10 stopni Celsjusza. W związku z tym mogliśmy sprawdzić, czy rzeczywiście Smart Gaz, zgodnie z deklaracjami producenta, radzi sobie lepiej. To, co wszyscy zgodnie zauważyliśmy, to wyższa wydajność tego gazu, która ma przełożenie na silniejszy blowback, jak i również nieco większą ilość wystrzelonych kule. Poza tym repliki, które kiedy strzelały na Smart Gazie, nie syfonowały, co zdarzało się na innych gazach, a poza tym dużo rzadziej pluły gazem. W połączeniu z przystępną ceną tego gazu jesteśmy w stanie go polecić wszystkim posiadaczom replik GBB. Oglądaliście recenzję Smart Gazu. Pozdrawiamy, 13 kompania nas poznawczy szanowni.